To ja. Generalnie trochę się u mnie pozmieniało przez te parę dni, kiedy nie nagrywałam. Był to dla mnie, i nie tylko dla mnie, dosyć ciężki okres, który nie będę jakoś szczególnie wchodzić w szczegóły. Masło myślane, Freja miałczy jak zwykle. Ale sporo się wydarzyło przez ostatnie parę tygodni. Umówmy się tak, po moich urodzinach wszystko zaczęło lecieć w dół. I niektóre z tych rzeczy również wymagały ode mnie odwiedzenia cmentarza. Więc pewnie już ogarniacie mniej więcej, o co chodzi, więc potrzebowałam więcej czasu, ale już jestem. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to ja obwiniam brata Mondo. Jak tylko otworzył się fryzjerzy, to postaram się to naprawić, obiecuję. W ogóle cały czas tutaj mam obiektyw, a patrzę się mniej więcej tutaj, bo tutaj kiedyś był mój obiektyw. A dlaczego jest tak dziwnie i pewnie zauważyliście być może jakiś skok w jakości? A to dlatego, że w końcu mam porządny sprzęt. Więc filmy odnośnie tego gadka również się pojawią, a tymczasem po prostu z niego korzystam, więc nagrywamy teraz w troszeczkę wyższej jakości. Jeszcze nie wiem, jak brzmi audio, bo nie nagrywam tego Blue Yeti, tylko zintegrowanym mikrofonem, który jest w Osmo Pocket, który właśnie tutaj na mnie patrzy. Więc najwyżej audio będzie gorsze, ale no cóż. Jeżeli chodzi o mój plan na ten film, to chciałabym zrobić takiego po prostu vloga, zwykłego vloga, który pozwoli mi przetestować nowy sprzęt w praktyce. I przy okazji pokażę Wam, co udało mi się kupić w Lidlu, bo udało mi się tam dostać naprawdę bardzo parę fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o ubrania. Nie ma tego dużo, więc zrobimy sobie taki mini haul. No, Freja nie lubi być za bardzo na rękach, ale wzięłam ją na chwilę, żeby sobie zboostować wyświetlenia, bo w sumie koty się dobrze sprzedają w internecie, no nie? No już, ty jesteś nieśmiała, wiem. Jeżeli chodzi o ten haul zakupowy z Lidla, kupiłam wczoraj w Lidlu na wyprzedaży takie w sumie dwie rzeczy, więc ten haul będzie malutki, ale za tą spódnicą już oglądałam się od jakiegoś czasu, bo widziałam ją jakiś może miesiąc temu albo dwa miesiące temu w sklepie za pełną cenę, czyli chyba 60 zł, no a teraz udało mi się ją dorwać za 16 zł, więc naprawdę bardzo fajna cena. Ta spódnica jest w 100% z poliestru i jest to właśnie taka fajna midi spódniczka czerwona w rozmiarze 36 i właśnie jestem ciekawa, czy ten rozmiar będzie na mnie dobry, bo te rozmiarówki w Lidlu zawsze są jakieś dziwne. Spódnica po wyciągnięciu z pudełka wygląda o tak. I spódnica wygląda w ten sposób. Ciasną ta gumka jest mało rozciągliwa i tak prezentuje się na mnie spódnica. Spódnica jest bardzo wygodna i rozmiar jest, myślę, że akurat na mnie to 36, bardzo ładnie leży mi w talii. Długość jest fajna, ale ja bym chyba wolała, żeby była trochę krótsza, powiedzmy tak przed kolano. Więc pewnie ją skrócę mniej więcej do takiego rozmiaru, albo może jak ją założę trochę wyżej, tak. No tak też w sumie fajnie wygląda. Jest bardzo lekka, dobrze się w niej czuję i generalnie chyba u mnie zostanie ta spódnica i nie będę jej jednak oddawać. I myślę, że ta spódnica będzie się spokojnie nadawała teraz na wiosnę, na lato i na jesień, myślę, że też będzie w porządku z jakąś ewentualnie jeszcze warstwą pod spodem, więc ten zakup uważam za bardzo udany. Cały czas patrzę się w tą stronę, muszę się nauczyć, że teraz mam obiektyw. Sorry, wybaczcie. Druga rzecz w tym mini haulu to są takie oto jogery, które też kupiłam na promocji w Lidlu. Widzicie, są one dosyć takie szerokie, powiedziałabym dosyć duże. Ja je kupiłam głównie do chodzenia po domu, bo właśnie brakuje mi tego typu spodni w mojej szafie. I te są dużo większe rozmiarowo od spódnicy, bo to jest rozmiar 40. I też po prostu był ostatni rozmiar, wziąłam, zobaczymy jak to będzie na mnie wyglądało, jak coś to odniosę, jak będą dobre, to zostawię. I one są wykonane w 79% z bawełny, 20% poliestru i 1% elastan. Tak wygląda metka. I mam wrażenie, że one mogą być dla mnie po pierwsze za krótkie, a po drugie za szerokie. O, zaraz zobaczymy. No, zdecydowanie są za krótkie. Zobaczcie, one sięgają mniej więcej, no, dotąd zresztą widzicie. I dla mnie to są po prostu za krótkie spodnie, więc one na pewno będą oddane do sklepu z powrotem. Niestety ja mam zawsze problem z kupieniem spodnie, które nie są za krótkie, bo jestem dosyć wysoka. Mam 1,80 m wzrostu i to jest niestety, ale ból w tyłku, że bardzo często mam problem z zakupem spodni. Ale będę chyba na to narzekać do końca świata na tym kanale, więc wybaczcie, jeśli zanudzam. Ogólnie wielka szkoda, że te spodnie są za krótkie, bo są bardzo wygodne i bardzo mi się podoba design, podoba mi się ten pasek idący przez całą długość. Nogawki są wygodne, wszystko jest fajnie, tylko czemu one są takie króciusieńkie, naprawdę. Tutaj jest ten sznureczek, można sobie ładnie zawiązać. Ja generalnie raczej nie lubię takich sznureczków w spodniach, ale tutaj mi aż tak nie przeszkadza. No ale niestety chyba te spodnie wrócą tam, skąd przybyły.
więc jak na taki krótki haul, to 50% rzeczy mi się podobało. Jestem zadowolona bardzo z tej spódnicy, no ale niestety spodnie, jak już mówiłam 1000 razy, nie podobają mi się. W sensie podobają mi się, ale są za krótkie, więc niestety, ale nie zostaną w mojej szafie i wracają. A one kosztowały chyba tylko 22 zł, więc... No cóż. Kołąb mi usiadł na tym... Na balkonie. O, poleciał. Rejusia wyszła z nory. Wam ją od razu pokażę. No cześć! Niedługo kończysz roczek, pamiętasz o tym? Freja jest obrażona, nie chce się dawać głaskać, tak? Miau. No chodź. No tak wygląda widok za oknem u nas w tym momencie. Fajna pogoda, chłodno jest. Ja lubię jak jest tak w sumie w miarę wietrznie, nie ma za dużo słońca. Idealna pogoda. No nie Frej? Powiesz coś do kamery? Jak widzicie, już mamy godzinę po 17:00. Ja w tym momencie montuję wstęp do naszego vloga i chciałam Wam przy okazji pokazać, jaki mam piękny widok za oknem w tym momencie. Bo mamy tutaj pełno zawsze gołębi i ptaków. Nie wiem, czy są one dosyć widoczne, ale w sumie powinny. No i drzewa nam już ładnie listki zapuściły. I wiatr delikatny wieje. Jest ładnie. A tutaj jest Frejusia, która się pięknie wygrzewa na słoneczku, tak? Jejku. Pomyślałam jeszcze, że pokażę Wam przepis na fajne kotleciki wegetariańskie, na które przepis znalazł Igor parę dni temu. Do wykonania ciasta na te kotleciki potrzebne są te oto składniki, które macie w opisie pod filmem, ale generalnie to użyjemy do tego marchewek, zielska wszelkiego rodzaju, czyli koperek, szczypiorek i pietruszka, ser żółty, w tym przypadku mamy gołdę, jogurt naturalny, ja mam 0%, oliwa z oliwek, jajka, proszek do pieczenia, zwykła mąka i jakaś sól. Zaczynam od starkowania około 270 g surowej, umytej i obranej marchewki. Tyle marchewy wyszło. I teraz trzeba posprzątać ten syf. No, od razu lepiej. Ale jeżeli myślicie, że to koniec tarkowania, to niestety, ale mylicie się i to dosyć srogo, bo teraz będziemy tarkować ser. Jeżeli oczywiście macie już kupny tarkowany ser, to macie dużo mniej roboty i gratulacje, jesteście mądrzejsi ode mnie. Okej, więc teraz trzeba sprzątnąć ten bałagan jeszcze raz, tym razem przez ser. Piękny przepis. Ale uwierzcie mi, warto, bo te kotleciki są przepyszne. Mamy już spokój z tarkowaniem, więc jest gicior majonez. Teraz zajmiemy się cięciem zieleniny, która w sumie doda takiego faktycznego smaku trawie. Generalnie nic skomplikowanego, po prostu wszystko co tutaj mamy trzeba posiekać na drobne kawałeczki i wrzucić do naszej masy. Teraz do tej mieszanki dodam jogurt naturalny i ja użyję 400 g takiego jogurtu naturalnego, który ma 0% tłuszczu. Postawiłam teraz pojemnik na wadze, bo będę dodawać 40 ml oliwy z oliwek. Tak na dobrą sprawę to jakikolwiek olej roślinny macie w domu prawdopodobnie sprawdzi się w sam raz i nie trzeba wydziwiać i kupować takich fancy olejów. Jako ostatni mokry składnik dodam 4 jajka kurze. I jajek wyszło 177 gramów. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak prezentuje się ciasto, bo wychodzi naprawdę ładnie i chciałam się pochwalić po prostu. Zaraz to wymieszamy. Wymieszana masa wygląda w ten sposób i za chwilę dodam tutaj 200 g przesianej mąki oraz 20 g proszku do pieczenia. I wybaczcie, że raz mówię gram, raz mówię gramów, staram się pilnować, ale mi nie wychodzi. I do tego dwie łyżeczki soli himalajskiej, możecie dodać jakąkolwiek sól macie akurat w domu, nie musi być to taka himalajska. I to są już wszystkie składniki, oczywiście całą listę macie w opisie i będą tam podane składniki na mniejszą porcję, bo to co teraz zrobiłam, to jest porcja podwójna. Teraz to wszystko trzeba wymieszać i usmażyć na oleju roślinnym z każdej strony tak, żeby się zarumieniły i to już w sumie cały przepis. Przerzucam teraz linki tego, jak nagrywałam Wam ten przepis na komputer. I powiem Wam, że to Osmo jest świetne, ale nagrywanie wyższej jakości ma swoją cenę. Jestem ciekawa, jak ja to w ogóle wrzucę na YouTube'a. Te pliki są przeogromne, ale się jaram i tak. Kocham to Osmo. Kocham! Po prostu kocham. Teraz się przerzucę.
Kocham. Słońce już powoli zachodzi, więc w mieszkanku dosyć ciemno się zrobiło, ale pomyślałam, że pokażę wam, jak Freja bawi się laserkiem, bo zaczęła na mnie miauczeć i odniosłam wrażenie, że to dlatego, że się biedna nudzi. Staram się patrzeć na kota, a nie na kamerkę, więc nie wiem, czy jest wszystko w kadrze. Rana szaleje. No, spider kot, spider kot. Tak prezentuje się mój obiad, chociaż w sumie kolacja, bo już jest dosyć późno. Dwa pikle, trochę makaronu i właśnie te kotleciki. Zobaczcie, ile tego w ogóle wyszło. To jest wszystko to, co się udało usmażyć z tamtej porcji. Trochę się poprzypalały, ale nie ma tragedii. W każdym razie mam czym się dzielić w tym momencie. I to już by było tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Dajcie znać, czy wam się podobał taki format, czy podoba wam się jakość z mojego nowego sprzętu i... Jeżeli macie jakieś komentarze, no to piszcie je oczywiście pod tym filmem. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! I live